Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Icewind Dale. Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Mewy skrzeczą za oknem, podobnie jak dzieci. A my spędzamy miło czas w pięknej bibliotece twierdzy Seldarin. Z tego co pamiętam, ostatnio właśnie zagadaliśmy sobie z Kusthantosem. Poczytaliśmy troszeczkę, odpoczęliśmy. Trochę tutaj krwawią, ale to nic. Jeszcze mamy sporo. Coś przegapiłam? Życia w zapasie. I cóż, wybierzmy się na kolejne piętro w takim razie. Już mam nadzieję, że nie będzie niebezpieczeństwa. O! Oho! Larel! O mój Boże! To jest ten, którego poszukujemy od samego początku. Gdzie idziesz? Poczekaj. Zrobię to. Zacznij. O, tu jeszcze ktoś stoi. Galarit. Cóż to takiego jest? Wow. Świetnie. Okej. Okay. Najwięcej tutaj ogłady z nas ma procek. Niech przestaną mi tam wiercić, bo jeżeli znowu kosiary wjadą, dzisiaj wjechały. Ach, mam nadzieję, że nie. Chociaż trochę słychać. Dobra, może zamknę okno w takim razie. Dobra, teraz powinno być już dobrze. Zagadajmy. Ciekawam bardzo. Uwolnijcie mój lud. Astrolabium wiruje. Kręci się. Wow. Już dawno nie spotkaliśmy NPC-ka, który ma swój własny głos podłożony. No ale Larel jest kluczową postacią, więc... Nie dziwię mnie to. Co my tu mamy do wyboru? Tak, na pewno. Szukamy go tylko po to, żeby go zabić. Nareszcie cię znaleźliśmy. Potrzebna nam twoja pomoc, by użyć klejnotu serca. Uwolnijcie mój lud. Astrolabia wiruje. Kręci się. Chyba się nie dogadamy. Musimy wrócić później w takim razie. Kurczę, a może ten drugi coś nam powie? Gościu tutaj zwariował ewidentnie. Przeklęta machina, nigdy nie uda mi się jej naprawić. Okej. Na razie nie spoilerując, zapytajmy może, co jest z tą maszyną nie tak. Nie widzisz, że jest zepsuta? Nie mogę jej uruchomić, dopóki nie odnajdę brakujących części. Jakich brakujących części? Nie mam czasu na rozmowy z technicznymi ignorantami. Znajdź część, która pasuje, albo zejdź mi z drogi. No, tak się przyjemnie składa, że mamy tutaj trochę tych części. Kto je miał? Logar. Mamy dwie. Tylko dwie? Wydaje mi się, że mieliśmy więcej. Aha, bo jedną mieliśmy jeszcze dostać za wykonanie questa. Okej. Okay. Zagadajmy jeszcze raz. Jeszcze chciałabym spytać, zanim oddamy mu te części, kim jest? Ach, marnujesz mój czas bezcelową gadaniną. Mam na imię Geralit. W czasach, gdy jeszcze żyłem, zbudowałem tę kupę złomu, która kiedyś była astrolabem. Jak to się stało, że tutaj skończyłeś, gdy upadła dłoń? Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam z czasów obrony dłoni, jest strzała przebijająca moje plecy. Kiedy się ocknąłem, zrozumiałem, że stałem się duchem. Teraz mój czas upływa na próbach znalezienia sposobu na naprawienie tej przeklętej machiny. No, w sumie to jest trochę ciekawe, dlaczego nie postanowił sam poszukać tych części. No ale biorąc pod uwagę, ile tutaj było orków, duchów i goblinów, to może faktycznie. Może Larel będzie coś wiedział. Rozmawialiście z nim? Wygłasza tylko bezsensowne przemowy. Jego działania nie mają żadnego sensu. Nie ma wiele wspólnego ze szlachetnym czarodziejem, jakim był kiedyś. A mówiłeś, że zbudowałeś astrolabium? Owszem, Larel obarczył mnie odpowiedzialnością za zaprojektowanie i zbudowanie tej machiny. Potrzebna była czarodziejom do pomocy w badaniach nad gwiazdami i księżycami. Teraz nadaje się tylko do magazynowania kurzu. O dobra, musimy się tutaj pożegnać i zagadajmy jeszcze raz, wow, żeby mu podarować te części.
Tę część odnaleźliśmy w wieży Solonora. Czy mógłbyś naprawić machinę przy jej użyciu? Niech noc spojrzy. No, 24 tysiące punktów doświadczenia. Piechotą nie chodzi, bierzemy. A niech mnie otchłań pochłonie. Możesz mieć rację. Jeśli znajdziesz jeszcze jakieś części, daj mi znać. Poczekaj chwilę, zaraz to zainstaluję. Mamy kolejny. Zabraliśmy to nieumarłemu cieniowi w dłoni. Wygląda na część tej machiny. 35 tysięcy. Tak jest, dokładnie to samo. Poczekam, aż skończysz. Patrzcie, coś już tutaj, tutaj i tutaj. Zaczyna się kręcić, fajnie. No dobrze, w takim razie musimy szukać dalej tych części kolejnych, żeby uruchomić astrolabium. Z Larelem, przypuszczam, nie pogadamy w tym momencie, coś mi się tutaj skończyło. Okej. Czy możemy coś tutaj zgarnąć stąd? Niespecjalnie. Logarowi się skończyło. Ten chyba... Słyszę. Efekt odwagi, tak? Heroizmu, czy co to tam było. Dobra, w takim razie tutaj będziemy gościć jeszcze pewnie nie raz. A tymczasem musimy wrócić i szukać kolejnych części. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ile ich tam było. No na pewno jeszcze jedna jest do zdobycia za... Zrobię co w mojej... za questa. Czy to będzie ostatnia? Zrobię co w mojej ręce. Obawiam się, że nie. O, może z tą panią. Zrobię co może to ona... Znaczy, może ona już będzie chciała nam dać część do astrolabium. Procku? Już się robi. Widzę, że wróciliście, poszukiwacze przygód. Tak jest. Kaileso, wszyscy twoi żołnierze walczyli z honorem. Ich cierpienia się skończyły i teraz spoczywają w pokoju. Dziękuję wam, że pomogliście mi wypełnić moje ostatnie zadanie w tej krainie. Chciałabym, żebyście pomogli mi po raz ostatni, nim dam wam waszą nagrodę. Skoro moi żołnierze już odpoczywają, zostało mi tylko jedno do zrobienia. Dołączyć do nich. Chciałabym was prosić o zaszczyt śmierci w walce. Okej. I 52,5 dostaliśmy. Bardzo ładnie. Teraz będziemy musieli z nią walczyć. Okej. Już się przełączyła w tryb agresora. Potrzebujesz mnie? No, może pilnuj. Tak. Niech sobie tutaj stanie z boczku. Najlepiej, jak rozłupię cię na pół. To wszystko, na co cię stać? O, trafiła nas raz. O, mnie też trafiła całkiem nieźle. No już nie ma gdzie się odsunąć. Padła. 1300. Tylko powiedz, co ma w porządku. Trochę mnie poharatała. Magiczne buty. Kolejny element do astrolabium. I długi łuk refleksyjny, również magiczny. I teraz, kiedy jej już tutaj nie ma, możemy sprawdzić, co się kryje. Ale może najpierw jeszcze trochę się podleczę. Co się kryje za tymi bramkami, płotkami? Mam nadzieję, że nie jacyś wrogowie straszni. Zajmę się tym. Ale na wszelki wypadek przyjmijmy pozycje bojowe. Okej. Okay. Czym mogę zrobić, co w mojej mocy? Zamknięte. Jakie się rozkazy? Gdzież to było? Złodziejstwo. Zrobione. Udane otwieranie zamków. To jeszcze otwórzmy te drugie. Udane otwieranie zamków. I wracaj tu, procyk, bo ja się boję, że tam coś strasznego nam zaraz wyskoczy. Tak? Zrobię co w mojej mocy. O! No właśnie. Cienisty ork. A cieniste orki to akurat... Coś przegapiłam? To akurat nic. Słucham. Dla nas. Wiele już nie zdziałają. Trzech. To strzelajmy w tych z tyłu.
Po co ona trzymała tych orków tutaj? Red, czemu nie bijesz? A nie, bijesz, okej. Czy coś tutaj jest? Złoto. Złoto zawsze się przyda. Jakieś łóżeczko. Dobra, a co tutaj w takim razie? Wow. Twoja pysk. Tak, tak, znamy to. Potrzebujesz mnie? Zamieniam się w No to chlub. W twej krwi wypiorę swą brodę. Ła! Niewiele. W porządku. Niewiele wysiłku było potrzebne. Zobaczę, jak tam z poziomem stoimy. No, dostaliśmy teraz sporo doświadczenia. Kto tutaj najbliżej jest poziomu? Wszyscy jesteśmy właściwie dosyć równo, ale chyba Forf dostanie jako pierwszy. Tak mi się wydaje. A teraz pytanie, czy niesiemy jeszcze ten jeden kawałek astrolabium, czy zaniesiemy go przy okazji? Ale myślę, że skoro jesteśmy tak blisko, to możemy zajść. Może to jest ostatnia część, kto wie. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze coś będzie. Może pingwin da radę zidentyfikować? Niestety nie. A buty? Buty szybkości. Te buty zostały magicznie ulepszone, dając użytkownikowi możliwość poruszania się z dwa razy większą szybkością. Są bardzo cenne dla wszystkich, których profesja wymaga pokonywania długich dystansów. O proszę. Żadne z nas nie ma jeszcze magicznych butów. Więc, no cóż, jako przywódcy należy mi się jak najbardziej. Będzie mi ciepło w stopy teraz. Dobra, to lećmy oddać tę część. Ale teraz zasuwam. Kurczę, nikt mnie nie dogoni. Trochę tutaj przyspieszymy, żebyście się nie zanudzili chodzeniem. I słyszymy się za chwileczkę. Okej, jesteśmy już na miejscu. Możemy oddać kolejną część. Kailessa dała mi tę część maszyny. Może właśnie tego szukasz. Niech no spojrzał. Kolejne doświadczenia. Tak jest. Instalujemy. Coś się poruszyło, tu się zaczęło coś ruszać. No to jeszcze ten segment. Nie wiem, czy to jest jako jedno, czy na przykład to jest jedna część, to jest druga część. Tu jest ten panel sterujący. Tu jeszcze jeden. No ale to najwyraźniej nie wszystko. Ciekawe, czy on może nam powiedzieć... nie może. Ile dokładnie jest tych części? No cóż, w takim razie trzeba szukać. Widzimy się na dole. Już się robi. Okej, jesteśmy na dole. Zerknijmy na mapę. Tutaj nie przejdziemy, bo jest zawalone przejście, więc została nam ta odnoga. Mam nadzieję, że tam już znajdziemy pozostałe brakujące części. Kurczę, jeszcze się trochę wyleczę, bo tak mi przeszkadza wizualnie to, że jestem na żółto. Może w ogóle, skoro już tutaj jesteśmy, to byśmy się przespali. Zidentyfikujemy te przedmioty, czy ten łuk, który nam został. Zróbmy tak, co nam szkodzi. Odpocznijmy. Tak jest. I teraz jeszcze łuk. Identyfikuj. Łuk Kailessy. Łuk ten należał do Kailessy, mistrzyni władania bronią w dłoni Seldarin. Jej wyjątkowa biegłość w posługiwaniu się łukami ustępowała tylko jej urodzie. Kailessa oddana była podnoszeniu umiejętności bojowych każdego elfa, który pozostawał pod jej komendą. Jeśli w czasie bitwy o dłoń Seldarin byli jacyś bohaterowie, to Kailessa była jednym z nich. Była przykładem odwagi w obliczu nadciągającej zagłady. Bez strachu poprowadziła swych ludzi przeciwko hordom goblinów i orków. Nawet po upadku dłoni wciąż była oddana ludziom i nieustraszona w bitwie. Jej ostatnim życzeniem była śmierć na polu chwały. Obrażenia plus 3, trafienie plus 3, plus 1 do zręczności. Proszę bardzo. Zobaczmy, czy ten łuk jest lepszy niż ten, który ma Ari w tym momencie.
Obrażenia plus 1, trafienie plus 2 i jest bardzo szybki. Myślę, że możemy zrezygnować z szybkości na rzecz lepszego trafiania i silniejszego. Chociaż tu jest opóźnienie 3, tutaj jest opóźnienie 7. Kurczę. A może Procek? Czy Procek jest w stanie? Chociaż Procek jako złodziej chyba nie jest w stanie nosić tego łuku. Niestety nie. A ten? Ten szybszy? Też pewnie nie. Nie może. O, tak przy okazji tutaj sobie trochę podrzucimy strzał. Dobra, załóżmy, zobaczymy jak ten łuk będzie się sprawdzał. Jeżeli będzie gorzej, to po prostu zmienimy. Ale nie wydaje mi się, żeby było gorzej. Czy możemy coś tutaj jeszcze... Może zajdźmy jeszcze do sklepu. Może koleś będzie miał jakieś fajne miksturki. Bo przypuszczam, że będzie jeszcze trochę wrogów. A nie mamy tych miksturek, które nas chronią przed paraliżem. I zamętem, i całą resztą. Myślę, że dobrze by było to znaleźć tutaj. Tylko czy on będzie to miał? Sahibie, sahibie. Wspaniałe towary. Elfie wino. Niestety, mikstur nie posiada. Ale możemy dokupić trochę strzał, bo widziałam, że Ari już ma braki. To możemy w sumie kupić mu, o właśnie, na maksa. Tak jest. Wszystko już mamy zapełnione. To teraz jeszcze szybko rzucimy sobie wzmocnienie siły. I zajrzymy do tej wieży. Do usług. O, może z tej torby jeszcze możemy skorzystać. Zobaczmy. Co tam się pojawiło? 10 strzałek. No, tak średnio na jeża. No, na razie możemy je mieć. W razie czego, gdyby brakowało miejsca, to wtedy pozbędziemy się. Wzmocnienie siły. Proszę bardzo. Jeszcze teraz logar. Czy jeszcze możemy coś rzucić? Możemy jeszcze rzucić odwagę. Proszę bardzo. Gorzej będzie, jak nic nie będzie w tej wieży. Ale lepiej dmuchać na zimne. Okej. Mikstury. Mamy miksturę klarowności. Ona chroni przed zamętem, a to w sumie całkiem dobrze. Logar też ją ma. A reszta przeważnie stoi z tyłu, więc zostawmy to. Red pije, Logar pije. No, heroizmu kliknęłam, no ale to też niech będzie. Procek, antidotum, niewidzialność, to nie. Mikstura zręczności dla Ariego jak najbardziej. No i gulp. Co? Czy Logar wypił dwa razy to? Nie wypił tego jednego. Okej. Zobaczmy teraz, jakie tutaj mamy efekty. Wzmocnienie siły, odwaga, odporność na strach i heroizm. Super, super. Jesteśmy teraz tak zbufowani, że panie kochane. Zwiększona zręczność, jak najbardziej. Możemy ruszać w bój. Dzielnie. O, słyszę, że tam się coś rusza. Za tymi drzwiami. Pójdę na ochotnika. W razie czego będę mogła szybko zwiać z tymi buciorami. Co tu się dzieje? Pusto. Pusto. Nie podoba mi się to, że tu jest tak pusto. Zaraz mi tutaj wyskoczy pewnie milion ich w cieniu schowanych.
Dobra, może niech reszta podejdzie tu też. Jest. No. Albo nawet tutaj bliżej. O, a się boję. W tym robi się. Żeby tylko nie było jakichś tutaj kapłanów zbyt wielu i czarodziejów. Co tu jest? Tutaj ktoś stoi. Wkrótce będziemy głosowali, cienisty elf oficer. To ja się wycofam. A Ari niech do niego strzela. Pewnie. Pewnie. Da radę? O, musi podejść. Nie, nie, to nie. To wycofaj się. Ja się naprawdę boję, że tutaj zaraz coś nam wyskoczy. Nie ma sprawy. Teraz się czary wszystkie skończą i tyle będzie po zabawie. Tak? Natychmiast. Coś zrobię, co w mojej mocy. Oho, są. Jest ich więcej. Tutaj nikogo nie ma. Dobra, może jestem niech gotowy. Pinwheel strzeli w niego. Chociaż, nie, dobra, nie. Nie, nie dajmy się zwariować. Oż. Okej, okay. Dajmy się zwariować. Już widzę tutaj czarodzieja, łucznika. To są miecznicy, łuczników jest dwóch. Ale masakra. Kurczę, najpierw chciałabym tego czarodzieja zgarnąć, więc... Słucham cię. Zasadzimy fireballem tutaj prosto w niego. O, czy chcemy tego oficera najpierw bić? Nie, najpierw się rzucimy na łucznika, bo on nas będzie kroił. Co? Ari niech też strzela w łucznika. Zresztą aprocek tutaj z... Okej. Już coś nam rzucili. Co oni nam rzucili? Co to jest? Dobra, fireball zadziałał. Łucznik nie żyje. Matko, ile ich tu jest. Tutaj bije miecznik Ariego. Więc zrobimy tak. Jakieś rozkazy? Słucham. Że tutaj nasza dwójka będzie strzelać w łucznika, a Ari dobędzie swojego miecza i będzie się tłukł z tym miecznikiem. Logar, co on ma tutaj na sobie? Spowolnienie. Spowolnienie to tam nam akurat nic nie robi. Gotowy. Więc od razu się przejdę do tego czarodzieja. Patrzcie. Oczekuję poleceń. Pinwheel w międzyczasie na przykład może rzucić zmiennobarwną kulą. Gdzie jest ten oficer? Tutaj chyba. To on? Odróżnia się, więc niech będzie, że to on. Tylko powiedz, co mam zrozumieć. Red niech tutaj tłucze. Tak? Logar nie ma sprawy. Idzie do czarodzieja. Da radę się przycisnąć, ale jak jest taki spowolniony, to... Gdzie oni tutaj poszli? Gdzie oni poszli? Coś mnie tam ostro klepie. Dobra, Ari dał radę. Co to jest? Rzucił jakąś burzę. Burzę tych... Jak to się nazywa? Śniegową, jakąś zamieć, cholera wie. Ari dał radę, więc teraz też niech strzela w tego czarodzieja może. Dobrze, dobrze. A chociaż on już ma poważne rany, to może pomóżmy. Pomóżmy tutaj. Czego? Dobrze, co? Nie. Tutaj pomóżmy. Dobrze, dobrze. A nasza dzielna brygada niech ostrzeliwuje tutaj tego jednego z tyłu. Rzucimy jeszcze jedną zmiennobarwną kulą. Mhm. Obrywamy. Gotów. Zabijmy tego łucznika. On też już ma poważne rany. Czemu ja stoję i nikogo nie biję? Niech tłukę oficera lepiej. Okej, okay, poginęli. Słysz to? Logar tutaj bije. Mi przydałoby się, żeby pomogli. Jestem. Więc tłuczmy w nich. Czego sobie życzysz? A Pinwheel jeszcze raz uderzy zmiennobarwną kulą, na przykład w tego gościa. Ale widzę, że oficer jest ogłuszony, więc całkiem fajnie to wyszło. Ten też jest ogłuszony. No,
I ten też. No. No, taki spowolniony logar. Trochę ich tutaj było. Ale dobrze chyba, że wypiliśmy te miksturki. No. Czy coś tutaj, tu coś możemy wziąć? Logarem nie, bo logar jest spowolniony. No ładna zasadzka. Kolejny łuk. No to Ari może sobie teraz przebierać. Nie ma niestety żadnej części do Astrolabium. Coś się skończyło. Dobra, idziemy szybko na następne piętro. Korzystając z tego, że mamy czary, chociaż słyszę, że się powoli zaczynają kończyć. Szybko, szybko. O, kolejny. Taki sam chyba poziom. Potrzeb porządku. Jest jakiś ziomek. Stoi. O, patrzcie, taka makieta nawet. Miniaturowy model jakiejś bitwy. Cienisty elf oficer. Tu jest. Dobra, to stajemy w drzwiach. Jakieś rozkazy? A reszta strzela mu w plery. Tutaj pewnie też będzie pełno tych niewidzialnych ziomków. Do usług. Też tak podejdźmy trochę bliżej. O, oczywiście, że jest ich tutaj pełno. Atakują nas. A jakże, tu jest aż trzech oficerów. I jest jeden łucznik. Na szczęście tylko jeden. Poczekamy, aż podejdą. Tak jest. Rozumiem. Gotowy. No. Nie wiem, czy w... O mój Boże. Tu jest jeszcze jeden łucznik. Postaramy się go jakoś sięgnąć. Ale nie wiem, czy stąd damy radę. Czy mamy jeszcze... Mamy jeszcze... lodową lancę i kulę z witriolem. Myślę, że jakiś oficer tutaj zaraz oberwie kulą z witriolem. Ile on? On ma poważne rany, to... tu jest jeszcze jeden. Pełnia zdrowia, dobra. To... Niech będzie ten. Też oberwaliśmy od tego? Dziwne. Co mam zrobić? Zgoda. Ciekawe, czy sięgniemy. Słucham. Procek może spróbuje tak tutaj po skosie zgarnąć tego drugiego łucznika, chociaż wątpię, żeby... O nie, daje radę w niego trafić. Super. Tak? No. Fajnie ich przyblokowaliśmy teraz. No to co? No to siup. Strzelamy. W kogo bądź. O, bez przesady, nie podchodź tak blisko. Procek daje radę tam strzelać? Trafia go. O, ja tutaj trochę obrywam. Wypijmy sobie miksturkę może. I jeszcze talię rozmycia rzucimy na siebie. No. Działa to? Nie działa. Słyszę. Dziwnie. Nie ma sprawy. Jak tam łucznik? Na skraju śmierci. Procek daje radę. Tak. Dobrze. No to pomagamy dalej. Oczywiście. A, albo w tego. Okej, rzuciłam rozmycie. Możemy się tłuc. No, dobrze. Okej, idzie nieźle, idzie naprawdę nieźle. Po kolei, nie pchać się. Kolejka obowiązuje. Gotowe. Oj, Arim, pomóż, bo procek tutaj nie. No, raz pyk i po wszystkim. Tu jeszcze ktoś stoi. Nie ma sprawy. Tylko powiedz, robi się. Krytyczne pudło. Dobra, poszło. Jeszcze może niech mnie szybko kapłan tutaj podleczy. Logar już nie jest spowolniony. O! Tutaj nikogo nie ma, bo oni są symetrycznie przeważnie. Czarodziej, tylko nie czarodziej. Okej, w takim razie strzelamy do niego. Jak najprędzej. Co on rzucił? Spowolnienie znowu. To nic. Spowolnienie to nic. Nie ma tu ich więcej? Nie ma. Bogowie zlitują się nad tobą. Dobra, odsuń się. Gdzie on się podział? Zniknął? Zabiliśmy go? Nie. Tak, zabiliśmy go.
Dobra, jeszcze tak dla bezpieczeństwa przejdę się po całej. O właśnie. Kapłan. Kleryk, przepraszam. No to kurczę, trzeba szybko tutaj działać. Zanim nas sparaliżuje, czy cholera wie co jeszcze. Przerwaliśmy mu zaklęcie. Na skraju śmierci. Super. Ło, ładnie poszło. Okej, okay, teraz możemy w spokoju przeszukiwać. Czary, czary. Nienaruszona strefa, sfera. Oti Luka. Okej. Okay. Zabójcza chmura, 118. I olej wściekłego płomienia. Zaraz się miejsce skończy pewnie. Kolejne czary. Lodowa lanca, to już znamy. Kamienna skóra, na którą nie mam miejsca, więc logar tu podejdzie. Spowolniony logar. Kamienna skóra i wodna gwiazda. I ostatnie biureczko. Element zepsutego urządzenia. No, to ja rozumiem. Ale możemy, patrzcie, wejść jeszcze wyżej. Coś przegapiłem. Robi się. Ciągle jesteśmy jeszcze pod wpływem niektórych czarów. Powiedziałam i zniknęło. Szybko jeszcze sprawdźmy tutaj te czary nasze. Logar jeszcze tutaj miał jakiś, tak jest. A, i to są wszystko czary dla maga. Lodową lancę już mamy wyuczoną. Cóż to jest? Otacza ją i więzi w swoim wnętrzu kula magicznej energii. Aha, okej. Okay. Niech będzie. Kamienna skóra, no to łatwo się domyślić, czym jest. Zabójcza chmura, podobnie. Czy wiemy, co to za łuk? Długi łuk działania plus 2. Bardzo podobny do tego, który założyliśmy przed chwilą, z tym, że jest słabszy o 1. Chociaż ma trochę mniejsze opóźnienie. Więc raczej będzie na sprzedaż. Słyszę. Dobra. W takim razie lecimy na kolejne piętro. Zobaczmy, co się tam kryje. To wygląda na coś większego. Okej. Ale w tym momencie kończymy sobie odcinek. I tak już dzisiaj udało nam się sporo zrobić. Kilka informacji kolejnych zdobyliśmy. Mamy już kolejną część Astrolabium. To już jest czwarta. Wydaje mi się, że będzie ich właśnie albo 4, albo 5. Czyli każda część na jedną wieżę. Tak jakby. A, kosiarka zwjechała znowu. To dobry moment na skończenie odcinka. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi o tym oczywiście znać. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!